Dobry, witamy dalej, papiernia, ciąg dalszy wywiadów. Witam naszego kolegę, mojego sąsiada, wielbiciela, no, też fana piłki Legia nożnej, pierwszy Włoch na kanale Rembla TV. No, dzień dobry. No także, no możesz jakoś tam zaanonsować się w dwóch słowach. Skąd do nas przyjechałeś? Z Kampanii, 11 lat mieszkam tutaj i często na planie jestem. No my się interesuje właśnie, piłka nożna. Poznaliśmy się na planach. No na planach. No, kibicuje Legia. O, kibic Legii, także no, dodatkowy plus. No plus, więcej. Ale od razu jak przyjechałeś, to zamieszkałeś w Warszawie od razu? Czy tak, od razu. Od razu w Warszawie. Od razu w Warszawie, tak. A co jak na Wilanie, w ogóle, bo to takie, jakby sąsiadami prawie jesteśmy. Tak, tak, bo jestem na Czarnomorsku. Czyli Stegny, Jasadyba, także tak, przez Kładkę przechodzę. Capri. I już możemy się widzieć. Może no, czy spotykamy się czasem w sklepie, możemy się spotykać. Oshan. O, w Oshan, tak, bo ty tam chodzisz, widziałem. No, tak. Także no kibica mamy tego, a taki, jaki nie wiem, czy możesz w ogóle o tym powiedzieć, ale to jest ciekawe. Co cię sprowadziło w ogóle do tego, żeby przyjechać do Polski, akurat do Polski? Kobieta. A, kobieta, czyli tam poznałeś Polkę jakąś? Nie, przy internecie. Zaprosiła mnie tutaj na wakacje, podobało mi się i zostało. Niesamowite, ale jak to, od razu za pierwszym razem przyjechałeś i zostałeś? Tak, nie, ale było parę lat temu, 20 lat temu już byłam tutaj, mieszkałam 3 lata. Później wracałem do Włoch, później do Anglii pojechałem i teraz jestem tu 11 lata. A to mnie akurat ciekawe, ale w Anglii też mieszkałeś jakiś czas dłuższy? Tak, rok. Tak? A w jakim mieście? Około Nottingham. A jakieś były tam wtedy? Już interesowałeś się piłką na pewno? Zawsze. Chodziłeś na mecze? Nie, tam w Anglii nie, ale no, Włoszech tak. Mój miasteczko tak. Aha, bo jeszcze nie powiedziałeś chyba, bo nie zapytałem. Tak. Jakim tym klubom tam we Włoszech kibicujesz, bo to takie ciekawe jest. Juventus, a drugi mój miasto, Salerno, Salernitana. To jest takie miasto, Salerno, tak? Tak, teraz jest taka seria, drużyna? Tak, teraz seria, po 23 lata wracał w serię. Jeź, bo ja nie śledzę. I Salerno, tak drużyna się Salernitana. Nazywa? Salernitana. A, no, dwa mecze już ma 0 punkty. No, przegrała z Roma 4-0 niedziela. Z Bolonie 3-2 przegrało. No, ja słabo. Ja to kolegę właśnie podziwiam, bo jest fanem piłki i ma niesamowitą dużą pamięć i wiedzę na temat piłki i w ogóle śledzi też na bieżąco i tak jakby ja od niego dzisiaj dowiedziałem o ruchach transferowych w Legii na przykład. No nie? Bo dzisiaj się zamknie giełda. A giełda Polska dzisiaj. Polska dziś się zamyka, bo wczoraj na kanale sportowym przez kilka godzin transmitowali tak jakby na żywo cały czas te ruchy do zamknięcia. Tam tak, ale tam się zamknęło. W niektórych godzinach do pierwszej w nocy jeszcze tą godzinę taką w dawali. Anglia, Francja, Italii, Hiszpania wczoraj. Wołają nas, musimy tu chwilę przerwać, wiemy, bo z Kajetano przerwali nam wywiad, i, bo idziemy na plan i będę musiał z nim skończyć później rozmowę dopiero, ale Halinka się jednak pokazała. Nie, no, też się załapię, też się załapię. No pewnie, o cześć. Jest kolega, później pogadamy. Ale nie zrobię, bo musimy skończyć film, bo ja tu z Kajetano kręciłem i inne. Co masz gaś, mówisz, dlaczego? Dzień dobry, witamy na planie filmu. Dzień dobry, witamy na planie filmu GGG, czyli tak, GGG. Gang z Green Gloves. A chciałem tu przedstawić kolegę, to jest kolega, z którym obchodziliśmy urodziny na Więźniu 77. Tak jest, a możliwe. Film do wglądu. A my się poznaliśmy na Wielkiej Wodzie. Możliwe. Idziemy. Wiem tylko, że gra to Andrzej Grabowski. Nic więcej. Poważnie? No niesamowita historia. Aż mi się maseczka w kawie po prostu. Ale idziemy gdzieś w dalszy teren, no, także jeszcze korzystając z tej okazji mogę z Martą jeszcze chwilę porozmawiać po raz kolejny. Tak, na przykład ja chciałam powiedzieć, że tutaj to jest takie bardzo znane miejsce wielu statystom, na przykład z Rojsta mi się tutaj tak kojarzy. Wiele osób tutaj było z dzisiejszego planu też. Co chciałam powiedzieć, że tutaj zwykle są ciężkie plany jak dla mnie. Bo trzeba daleko na lokację dochodzić, ale generalnie Konstancin kurde, ale pozdrawiamy Konstancin. To znaczy, chciałem powiedzieć, Konstancin miasto filmowe. No dokładnie. Jest miastem filmowym, bardzo znanym, gdzie jest dużo produkcji robionych. Marta coś o tym wie, bo się filmem interesuje. Tak, oczywiście. I tutaj właśnie, jak nasza opiekunka, pokaż naszą opiekunkę, jeśli... Córka moja dzisiaj jest opiekunem.
czaronitka, córka dziś opiekunem. Ja nie wiedziałem, córka dzisiaj. Nic tacie nie mówi o swoich takich prywatnych sprawach, żeby mnie spotkał. Surprise. Mieszka poza domem już od lat, także prowadzi swoje życie i kończymy to, wchodzimy na plan, trzeba zachować ciszę. Dokładnie. Do zobaczenia. I dopijamy kawkę. Tak jest. Także jestem już z Kajetano na planie, także na razie dokończymy później tą rozmowę jako druga część, bo kontynuowaliśmy tam z dziewczynami i z córeczką na planie. Miłego dnia, pozdrawiamy. Dzień.